Tutaj mamy kolejne medalistki ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, wioślarki Milenium Wrocław, Basia Głot, Karolina Bala, dwójka podwójna, dwójka, przepraszam, bez sternika, z tego co pamiętam. Srebrny medal. Czy spodziewałyście się tak dobrego występu? Spodziewałyśmy się na pewno medalu. Czy srebrnego? No nie wiem, ale wiedziałyśmy, że na pewno zaszczygniemy, bo trenowałyśmy przez ten sezon Ruara i osiągałyśmy jakieś tam wyniki, nawet tak, dobre. Na centralnych regatach zawsze przodowałyśmy wśród naszego rocznika, więc spodziewałyśmy się dobrego wyniku na tych zawodach. Jak to wygląda ta rywalizacja na ostatnich metrach? Spodziewałyście się tego srebrnego medalu, że utrzymacie to drugie miejsce? Tam walka była bardzo zaciętna. No tak, spodziewałyśmy się, że utrzymamy drugie miejsce. No widziałyśmy już, że raczej jesteśmy z przodu, przed trzecią osadą. No i tak zakończyliśmy. Basiu, ty jeszcze zdobyłaś później srebro w jedynkach. To tak, był to znakomity występ, bo tańczyłaś niesamowicie zacięty bój za nią solarską. Tam przez moment wydawało się, że nawet wychodzisz na prowadzenie. No. Tak, byłam do 1000 chyba pierwsza nawet. Niestety nie udało mi się tego utrzymać, ponieważ były ciężkie warunki, wiatr boczny, a no, głównie pływam Peruara z Werą i jedynki nie udało mi się aż tak opływać. Podobno mógłbyście jeszcze większe wyniki, lepsze wyniki odnosić, byście miały więcej treningu, jednak nauka wam zabiera dużo czasu. Czy rzeczywiście w przyszłości wiążecie swoją przyszłość wiążecie z czymś innym, a nie z wyślarstwem? No jeszcze nie wiemy, na pewno będziemy kontynuować wyślarstwo, ale nauka też jest dla nas ważna i poświęcamy faktycznie jej dużo czasu, więc tak. Ale to nie tak, że trenujemy mało, trenujemy no. Też dużo, ale mogłybyśmy więcej. Tak, no bo nie chodzimy do SMS-a, nie mamy dwóch treningów dziennie, no czasami się zrobi dwa, wiadomo, ale no tak to jest, raczej jeden dzienny trening. W jakim szkół chodzicie i jaki to profil? Liceum ogólnokształcącego? Tak, liceum ogólnokształcące LO14 we Wrocławiu. Chodzimy razem do szkoły. Ja chodzę na biolkę, na wyrenumację i matwizm. O, to poważne przedmioty. Tak. To naprawdę dużo czasu wam nauka zajmuje. No, troszkę. Jakie najbliższe plany? Już wakacje, czy jeszcze coś tam no, będzie wysiłasko? Tak, na razie wakacje, potem 12 sierpnia jedziemy na Adepta do Wałcza. Zgrupowanie i no, na razie to wszystko. Póki co gratulujemy wam medali podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Basia Głot, dwa srebrne medale, Weronika Bala, jeden srebrny, ale w dwójce bez sterniczki, razem z sobą. Gratulacje jeszcze raz, wioślarki Jeleniu Wrocław. Dziękuję.